Zwrotnienie stawu biodrowego jest chorobą śródstawową, która skutkuje pojawieniem się dolegliwości bólowych, trudności w chodzeniu, w obsłudze stopy, co dezorganizuje codzienne życie chorego. Narażony na zwrotnienie stawu biodrowego jest praktycznie każdy człowiek. My nie znamy etiologii tej choroby, rozwija się w sposób powolny i są oczywiście ustalone czynniki ryzyka, ale nie jesteśmy w stanie wyakcentować żadnej grupy pacjentów, którzy by byli całkowicie wolni od tego niebezpieczeństwa. Tak, trzeba odziedziczyć właściwe geny, ale nie umiemy powiedzieć, jaki to jest właściwy garnitur genów. Oczywiście są czynniki ryzyka. Jednym z nich jest m.in. otyłość. To jest czynnik bardzo znacznie podnoszący niebezpieczeństwo rozwoju choroby zwrotnieniowej stawu biodrowego w 5., 6. i 7. dekadzie życia. Niektóre rodzaje aktywności sportowej, to wiemy i z badań epidemiologicznych, ze statystyki, że sportowcy, ci topowi sportowcy w 4., 5., 6. dekadzie 3, 4, 5, 10-krotnie częściej zapadają na chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego niż przeciętna populacja. Więc aktywny, ekstremalnie aktywny wysiłek sportowy jest czynnikiem ryzyka. Natomiast sport rekreacyjny, któremu nie towarzyszy nacisk, jest czynnikiem, który jest zalecany u osób, które rozwijają chorobę zwyrodnieniową, zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju.